Witajcie kochani, z tej strony Mariusz. Dzisiaj pokażę wam, no, mój zakup. Zakup bardzo dobrej pompy Common Rail do mojego bokserka. Otóż pompa była zakupiona na Allegro, jak widzicie. Miała być w idealnym stanie i zobaczcie, jak ona wygląda. Tak, to ustrojstwo wygląda. Trochę opowiem wam o tej pompie. Tutaj jest kontrola zaworu iglucowego, czujniczek, który tam steruje. Tutaj mamy zawór ciśnieniowy pompy. O, tak jak widać. A te sekcje to są sekcje tak zwane takich tłoczków, które powodują, że nasza pompa, o widzicie, te głowice, one się ściąga i potem są całe tamte elementy, specjalne tłoczków, które powodują przez popychanie krzywki, tym krótcem sobie paliwo zaciąga, a tym krótcem paliwo jest tłoczone dalej na wtryskiwacze. No i powiem wam, że jestem bardzo zawiedziony tym stanem tej pompy, bo jak ja coś wysyłam, no to z reguły sprzęty są czyste, zapakowane i tak dalej. A tu z tego co widać, to no nawet ktoś nie pofatygował, żeby tego to wyczyścić. No, tak to wygląda. No i słuchajcie, i zobaczcie to. Stoi jak dęba. Stoi pompa jak dęba, czyli leżało to. To jest leżak. Leżak, panie kochany. Śmietnik. Śmietnik. Całe, powiem wam, 100 parę złotych wydane. No mój błąd, bo kurczę, nie kupuje się takich tam najtańszych rzeczy, no ale sprzedawca zapewniał mnie, że to będzie wszystko ok i w ogóle, no to pewnie pompa będzie musiała iść do regeneracji. A może nie, może po prostu rozbiorę, pokażę wam, jak to wygląda. Zrobię takie troszeczkę duplikat to, co Krzyś robi, profesor Chris, na swoim kanale, i zrobimy tego jakąś tam rozbiórkę i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Umyjemy, osuszymy i zobaczymy, dlaczego to stoi. Generalnie to jest bardzo popularna pompa, bo ona była i we Fiatach Ducato, i w Peugeot Boxerach, i w Mercedesach, można powiedzieć, i w Citroenie Jumperze, i w Renówce chyba. Także to jest bardzo popularny CR1 boszowski. Także no, będziemy przy okazji ją rozbierać i zobaczymy, o co tutaj z tym fantem chodzi. Jak wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę, bardzo będę wdzięczny za to i na razie, hej.